Dobry wieczór, witam Państwa z Bychawskiego Centrum Kultury, a dokładniej z Miejskiej Biblioteki Publicznej na kolejnym nagraniu z cyklu Wspominamy Bychawę. Dzisiaj sięgamy troszeczkę głębiej, bowiem zbliża się święto 11 listopada, święto odzyskania przez Polskę niepodległości i z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć wydarzenia związane z I wojną światową, z tym co przed I wojną światową działo się na naszym terenie. A opowiedzą o tym pan Janusz Urban, burmistrz Bychawy i historyk zarazem, pan Janusz Fałek, historyk oraz pan Marek Kuna, historyk regionalista, globtroter obieży świat. I nie mamy już dużo czasu, ale to dlatego, że pewne wydarzenia spowodowały techniczne, że musimy przyspieszyć. Dlatego konsekwentnie będziemy trzymali się porządku i zaczynamy od rozbiorów. I teraz w skrócie rys historyczny dotyczący rozbiorów i pan Janusz będzie pierwszy. Krótko zacznę. Tak. Więc upadło państwo nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Byliśmy krajem wielonarodowym, wielokulturowym, wieloreligijnym i jedynym niepowtarzalnym w Europie. Chyba drugiego takiego nie było, bo naprawdę mieliśmy się czym szczycić. Pochwalić. Państwo to upadło. O przyczynach wewnętrznych, zewnętrznych mówić tutaj nie będziemy. W każdym razie próba ratowania, próba naprawy tej Rzeczpospolitej się nie powiodła. Powstanie kościuszkowskie 1794 rok kończy się klęską. Kościuszko, chłopi z kosami, prawda, bo po raz pierwszy chłopi zostali użyci w ten sposób do walki. Ta próba odzyskania niepodległości kończy się klęską, trzecim rozbiorem, w którym uczestniczą Rosja, Austria i Prusy. I tutaj skupimy się na naszym regionie. Bychawa, cała Lubelszczyzna znalazła się w granicach zaboru austriackiego. Na początku. Na początku. No tak, to był zabór austriacki, natomiast dość szybko ten stan rzeczy pod wpływem epoki napoleońskiej uległ zmianie, bo w momencie, kiedy zaczęła się epopeja legionowa, w ślad za nią oczywiście napoleońskie wojny, które objęły całą Europę, bo oczywiście wojska napoleońskie w pewnym momencie w 1806-1807 roku zawędrowały na ziemię polskie. Efekty ich zwycięstwa najpierw nad Prusami, później nad Rosją. To efekt jest taki, że mamy w 1807 roku utworzenie Księstwa Warszawskiego, które jak gdyby wchłonęło część dawnych ziem Rzeczpospolitej. Oczywiście niewielki fragment, bo nieco ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale to była ta można powiedzieć, namiastka, jak niektórzy chcieli, polskiej państwowości. Spełnione, niespełnione marzenia Polaków, bo dla jednych księstwo było z jakimś zaczynem polskości, dla innych było nie do końca tym, czego oczekiwali po osobie Napoleona. No ale fakt faktem, że ta epopeja trwała dosyć krótko, bo wraz z upadkiem Napoleona Kongres Wiedeński w 1815 roku tworzy nową rzeczywistość polityczną Europy, w tym również naszych ziem, a to oznaczało dla Lubelszczyzny przejście od władania austriackiego wcześniejszego przed Księstwem Warszawskim do władania rosyjskiego, bo Królestwo Polskie, a więc między innymi i Lubelszczyzna, późniejsza gubernia lubelska, ale to jeszcze troszeczkę odległy czas, to będą już ziemie pod panowaniem rosyjskim. Jesteśmy w unii personalnej z Rosją i cieszymy się pewnego rodzaju autonomią, ale autonomią do mniej więcej okresu pierwszego powstania narodowego, tego już epoki XIX wieku, czyli do powstania listopadowego. Jego klęska powoduje, że Rosja zaczyna odchodzić bardzo szybko, zresztą nowy car, prawda, bardzo szybko odchodzi od polityki autonomicznej, następują restrykcje, początek procesu rusyfikacyjnego na tych ziemiach, a to niczego dobrego dla naszej rzeczywistości tak naprawdę nie oznaczało. Później mamy te awantury, można powiedzieć, rewolucyjne związane z Wiosną Ludów, bardzo ograniczone w poszczególnych zaborach, ale jednak widoczne ruchy rewolucyjne i tak naprawdę dość dużą istotną cenzurą z punktu widzenia losu naszych ziem, a więc również Lubelszczyzny, jest powstanie styczniowe. Największe z punktu widzenia zrywu wolnościowego powstanie, bo wiadomo, 200 tysięcy ludzi przez niego przechodzi, Lubelszczyzna ma w tym znaczący udział. Również Bychawa, bo Bychawa i okolice to ten rejon, gdzie tego rekruta po prostu do oddziałów powstańczych zdobywano, zaopatrzenie oczywiście, ukrywanie również powstańców, szpitale tak, powstańcze, więc dość żywy to ruch, no ale wraz z klęską powstania
niestety przychodzi polityka restrykcji już bardzo surowych. Tu przerwę odnośnie tych i szpitali powstańczych i tak jakby działalności w tym okresie. No tu należy chyba Zofię Przewłocką wspomnieć, która taki szpital w swoim majątku tworzyła. Tworzyła nauczanie tak i przygotowanie nauczycieli do późniejszego edukowania dzieci polskich. Sama te dzieci też uczyła, ale to tak to już było wyzwanie jak gdyby takie późniejsze. Z pozytywizmem wraz z innym podejściem po prostu również ziemiaństwa części tego oświeconego, prawda, do roli, jaką miało on odgrywać w epoce popowstaniowej. Natomiast dla nas politycznie skutki powstania styczniowego były bardzo negatywne, bo w zasadzie tak naprawdę to mówiono, że owszem, jest jeszcze Królestwo Polskie, ale tej nazwy używano grzecznościowo i w tytulaturze carskiej. Prybislański kraj. Tak, i niczym więcej, no bo ta nazwa, którą wprowadzili zresztą świadomie Rosjanie, prawda, aby jak gdyby przyzwyczajać Europę do tego, że nie ma już takiego tworu. W tytulaturze zachowano to, ale tylko w tytulaturze. Z czasem zresztą już w 1912 roku oderwał nam Chełmszczyznę. No też. Tu jeszcze wracając do powstania, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. No bo z jednej strony to najbardziej tragiczne ze wszystkich naszych powstań narodowych, bo publiczne egzekucje, wieszanie wziętych do niewoli powstańców, rozstrzeliwanie, zastraszanie społeczeństwa, Sybir. Tysiące ludzi gnanych na Syberię, potomkowie jeszcze żyją tam często. Gdzieś, ale jakie właściwie te skutki jeszcze były? No, poza tym to jednak parę rzeczy pozytywnych. Rząd narodowy wydaje dekret uwłaszczeniowy. Oczywiście on nie mógł być zrealizowany, bo powstańcy nie mieli takiej mocy. Natomiast car musiał się do tego odnieść i żeby chłopów od powstania odciągnąć, wydaje dekret uwłaszczeniowy na lepszych warunkach jeszcze niż rząd właściwie narodowy. A co to jest uwłaszczenie? No chłop w zasadzie do powstania styczniowego można mówić, że był niewolnikiem tutaj u nas. No, pracował w majątku. Odrabiał pańszczyznę. Tyle różnych świadczeń i podatków płacił, że to jest... Było mu trochę lepiej niż niewolnikowi w Ameryce. No, może nie aż tak. No, można by tak powiedzieć. Natomiast po powstaniu sytuacja chłopa się zmienia i to diametralnie. Chłop zostaje właścicielem ziemi tej, którą uprawia. To jest rzecz bardzo ważna. Druga rzecz, przestaje odrabiać pańszczyznę. Ale zamiast za to płaci podatki, które przynoszą dochodowi, przychodzą skarbowi carskiemu dość dużo dochody. I te podatki są płacone aż do roku 1915, do czasów, kiedy Rosjanie ewakuowali się tutaj po swoich klęskach w 15 roku. Tak, to rzeczywistość wojenna. Z terytorium, rzeczywistość wojenna, ale ludzie płacili. Ale co to dało? No, chłop poczuł się wreszcie obywatelem, czego nie można powiedzieć wcześniej. Dla chłopa tutaj naszych okolic dziedzic był panem rzeczywistości. No i mógł pójść do miasta, do pracy, do jakiejś nauki. Teraz był wolny w sensie prawnym, teraz mógł swoją ziemię dysponować, mógł ją sprzedać, darować i tak dalej. No to było istotne. Natomiast no do dziś historycy się kłócą, czy to powstanie miało sens. No bo z punktu widzenia militarnego nie mieliśmy nawet najcienia nadziei na zwycięstwo. Dlatego, że armia rosyjska miała tutaj gigantyczną przewagę. To raz. Po drugie, żołnierze, powstańcy to byli ochotnicy wszelkiej maści. Od nastolatków do 70-parolatków często byli to ludzie bez żadnego przygotowania wojskowego. Natomiast charakter walk był o tyle ciekawy, że no, powstańcy zaleźli Rosjanom za skórę i to zdrowo. I tutaj u nas się sporo działo, bo Rosja musiała użyć ponad połowy swojej armii. Znaczy, w sumie 500 000 żołnierzy rosyjskich przeszło przez te ziemi. To była potężna armia. Potężna jakby armia. Nie powiedzieć, jednak trochę zareorganizowana, bo po tej kompromitacji w wojnie krymskiej jednak trochę tą armię odbudowaną, troszkę bardziej stała się ona prozachodnia, jeżeli chodzi o pewne standardy. I na pewno powstańcom nie było łatwo, a jak tu Janusz sam stwierdził, brak przygotowania militarnego, ogromnej rzeszy powstańców, no a przede wszystkim uzbrojenie, prawda? Uzbrojenie, które było często archaiczne, a nawet słynne oddziały drągalierów, no były, ale to z drągami na wojsko rosyjskie. To był początek, tak. Bo z tym to się nie do końca zgodzę. Bo powiedzmy tutaj mamy później te sztucery belgijskie i tak dalej, które różne rzeczy były. Przewyższały broń rosyjską o głowę, to była całkiem broń z innej epoki, ale tak jak tutaj Janusz mówi, początki były żałosne, że tak powiem, bo to kosy osadzone na sztorc, trochę dubeltówek. Dobra, ale żadnej broni. Powiedzieliśmy, że
no, ta wielka armia rosyjska się przeszła po tym terenie. Przeszło 200 tysięcy osób, wzięło udział w powstaniu. Czy w Bychawie okolicach jakieś większe bitwy się Możemy o czymś powiedzieć? Warunków do stoczenia jakichś większych bitew nie było. Natomiast były ciągłe przemarsze walk. Batosz. Batosz to chyba najbliższa. No najbliższa taka. Ale były tutaj potyczki choćby pod Zaczówkiem. Były tutaj na terenie gminy Wysokiej. To nie były jakieś wielkie bitwy, ale były potyczki. Tutaj za Starą Wsią, Troszczyn, ta miejscowość taka niewielka. Też coś tu się działo. Ale tutaj też ciekawostka, z okolic Bychawy został sformowany oddział powstańczy, którym dowodził Czerwiński. I ten oddział został rozbity przez Rosjan w bitwie pod Bobami tutaj. Aha. Pod Bobami. Oni leżą na Boboskim cmentarzu. Jedno nazwisko nawet udało mi się zidentyfikować, bo przypadkiem trafiłem. To był Wójcik z Woli Dużej, a to miejscowość, z której pochodzę, więc tych powstańców tu z okolic było sporo. Oczywiście byli to ludzie z poboru, no ale nie uciekali z tych oddziałów. Oni walczyli, chociaż broni nie było, bo te początki, tak jak tutaj Janusz wspomniał, były no, tragiczne. Natomiast potem broń zaczęła płynąć. Skąd zaczęła płynąć? No, jak jest wojna, to jest handel bronią, to jest świetny interes, prawda? Więc kupę broni zakupiono w Galicji. Tak, zabór austriacki. Austriakom to było na rękę, tak jakby, że tutaj się... Były zrzuty społeczeństwa polskiego z ziem innych zaborów i za te pieniądze kupowano broń w Belgii. Na przykład zacierano producenta, numery broni i tak dalej, ale duże ilości tych sztucerów belgijskich, świetnej zresztą jakości, dotarły, ale to już było późno, to już były... No i później nastąpił proces uszczelniania granic, zresztą Rosja zaczęła naciskać politycznie na Austrię, żeby przerwała ten proceder, bo no to wchodzi, tu się mieszała wielka polityka z taka regionalnymi. Duża, tak. Ale jeszcze wracając na nasz grunt, no tutaj postać właśnie Przewłockiej, prawda? Która zorganizowała tutaj po bitwie pod Swajsławicami w Bychawie szpital powstańczy. I on gdzie się mieścił? U niej trudno powiedzieć. Nie wiemy, nie mamy źródeł. Wzmianki są takie, że w Bychawie. W mieście Bychawie. Więc i tak dalej. Należy podejrzewać, że część osób zmarła w tym szpitalu. Być może są pochowani na cmentarzu bychawskim. Niestety nic się nie zachowało do naszych czasów z tych pochówków. Tak samo na innych cmentarzach. I to jest też takie trochę żałosne, że przetrwały mogiły w terenie, w lasach, przetrwały mogiły na polach, natomiast praktycznie bardzo mało przetrwało mogił powstańczych na cmentarzach grzebalnych. Bo trochę się ruskim nie chciało po tych polach chodzić. To raz, a po drugie, no, cmentarze grzebalne to jest tak, że ileś lat mija, jak się nikt drobem nie interesuje, na to miejsce chowa się następnego, ta pamięć zginęła po tym. Więc... A jeszcze wracając do Przewłockiej, no, tam gdzie dziś dom dziecka, majątek Wola Gęzowska, był i skład broni, bo to broń przerzucano z Galicji, tu szyto mundury dla powstańców. Zresztą zapłaciła swoją cenę za to, bo razem ze swoim synem Stanisławem... Zesłana była chyba, tak? Była zesłana do Wiatki. No, córka to, że tak powiem, chciała mamie towarzyszyć, no, ta Zofia. Tak. No, ale ona z tego zesłania wróciła. Wróciła tak, później, tak. No, ale no, najważniejsze to, że to też, mówię, to powstanie, ono nie było gdzieś tam, bo toczyło się tu, te ciągłe przemarsze tych różnych oddziałów powstańczych, to przez ta Bychawa się tam przebija cały czas. Ćwieki, Cieszkowski, prawda, często tutaj gościli. Kruk też chyba tam też kiedyś się przemieszczał. No mówię, bitwa... Kruk, generał Michał Heidenreich. Tak. No jeden z takich czołowych dowódców powstania. No, zwycięstwa bitwy pod... Rzeżynem. I przejęcie kasy. Przejęcie ogromnej kasy rosyjskiej. No ciekawostką też, że po stronie rosyjskiej też Polak dowodził. To też o tym świadczy, że to też nie było wszystko takie czarno-białe, no bo część Polaków służyło w armii rosyjskiej, o czym warto pamiętać. Jedni i reformowało ją za czasów Aleksandra. I reformowało, także tutaj mieliśmy też i takie rzeczy. Swój negatywny pierwiastek w tym konflikcie. No aczkolwiek tak. Nie było to takie rzeczywiście oczywiste. Jeszcze ciekawostka powstańcza, mianowicie jak się powstanie zaczęło, to jaki był stosunek chłopów do tego, bo są opisy, że chłopi z Kosarzewa na przykład wystąpili przeciwko właścicielom ziemskim, bo trochę to zadziałało jak w czasie rabacji galicyjskiej, że tutaj Rosjanie podpuszczali chłopów, że tu panowie chcą powstanie zrobić, bo jeszcze wam chcą tam dołożyć. Przykręcić śrubę. Więc tutaj nawet z nazwiska chłopi z Kosarzewa, którzy tam wystąpili, gdzieś tam kowala związali, do cyrkułu wieźli, administratora majątku i tak dalej.
ale to był początek. Potem to się to zmieniło, bo na spory procent chłopów jednak wziął udział w powstaniu i dużo większy niż do tej pory sądzono. Ostatnie badania no, pokazują, że około 40% powstańców to byli chłopi. To było dużo. W literaturze o tym mało się mówiło do tego czasu. Panie Marku, ale jaki to miało demograficzny skutek dla Bychawy i okolic i no może dla samego miasta te powstania? Czy one wpłynęły na strukturę? Tak, bo przede wszystkim to upaństwowienie miasta czy miejscowości, bo to w tej kolejności się najpierw działo, prawda? Najpierw była konfiskata tych miast prywatnych, a potem odebranie praw miejskich, dlatego że restrykcje popowstaniowe, coś tam często się mówi. Natomiast to było jakieś porządkowanie państwa rosyjskiego, w którym dla małych miast nie było miejsca po prostu. No bo tu nie mieliśmy tak naprawdę żadnego przemysłu i Bychawa względem innych osad, no, oprócz tą zabudową tutaj, no niczym się tak naprawdę nie wyróżniała. No mieliśmy majątki dookoła, tak, i chłopów, którzy na tym jeszcze pracowali. Tylko jedno zdanie, Marek. Proszę. To też nie do końca, że ta Bychawa to taka słaba, mała. W wieku XVII Bychawa była jednym z większych ośrodków rzemieślniczych. Tutaj naprawdę liczba mieszkańców była duża. No i miastem na szlaku handlowym. I to było miasto na szlaku handlowym. To było miasto polskie, gdzie Żydów praktycznie nie było. Mhm, tak. Natomiast powstanie Chmielnickiego. Potem załatwiło sprawę. Tu się zjawili Tatarzy, Rosjanie, którzy dosłownie Bychawę zrównali z ziemią. To potem dane demograficzne mówią 100 iluś mieszkańców zostało po tym czasie. Tak, było mikroskopijna miejscowość. No może nie co dziesiąty, może co siódmy przeżył. Mało kto przeżył. To Bychawa miała zabudowę drewnianą, to wiadomo. Spłonęło. Każdy kataklizm to spłon. Bychawa przestała istnieć w zasadzie. No i każdy właściciel dąży do tego, żeby mieć zysk. Miasto się po to zakładało, żeby przynosiło dochód. No i potem zaczęło się osadnictwo między innymi ludności żydowskiej, prawda? Sprowadzano rzemieślników. No pierwsza gmina Zasobieskiego powstaje. Tak, chyba. Chociaż to też nie jest tak do końca, że każdy Żyd to rzemieślnik. Większość Żydów to byli pośrednicy. Natomiast tych rzemieślników aż tak dużo nie trzeba było coś umieć. Tak. I Żydów nie przyjmowano do cechów. Do cechów Żydów nie przyjmowano to raz. No ale zamiast za to płacili wyższe podatki, ale nie służyli w wojsku. To też trzeba o tym pamiętać. Jak były przemarsze wojsk, to bardzo uciążliwe dla ludności było rozmieszczanie tego wojska. Na kwaterę. Liwerunek i tak dalej. No więc tutaj też Żydzi najczęściej byli raczej pomijani, dlatego że w bardzo dużej gęstość zaludnienia była duża. No te pomieszczenia były malutkie. Raczej wieś bardziej cierpiała z tego powodu, natomiast Żydzi byli obłożeni, że tak powiem. Okupem finansowo. No, czerpano z nich bardzo, bardzo dużo. Także po powstaniu styczniowym, tak jak Marek wspomniał, no, miasto zubożało jeszcze bardziej. No bo i straciło jeszcze prawa miejskie. Jeszcze jedno, proszę. Od tego niby teoretycznie właściciel, mieszczanin bychawski mógł swoją posiadłość sprzedać, tam za zgodą dziedzica, ale na ogół dziedzic niespecjalnie w to ingerował. O tyle po uwłaszczeniu i po zmianie tego prawa był już dysponentem swojej majątności. No i bardzo często po prostu było tak, że sprzedawał, no bo konieczność ekonomiczna. W tym okresie Bychawa wielokrotnie była sprzedawana. Bychawa była wielokrotnie jako miasto, ale potem te transakcje prywatne, bo Marek chyba do tego dąży. Przykład domu w rynku bychawskim, no bo mało kto tam wie, gdzie ten rynek był, ale no jest jeszcze ślad, te założenie architektoniczne, znaczy może układ nieprzestrzenny jest niezmieniony w zasadzie. Nie, niezmieniony i tak samo pewna struktura od tamtej pory, bo jeszcze moi rodzice wspominali, że to przy rynku to Żydzi. Czy mówimy o parku naprzeciwko? Przed wojną, przed drugą wojną. O tym rynku, prawda, który w naszej świadomości jednak jest pozostał, prawda? No, przynajmniej dla ludzi może naszego pokolenia. Z całą pewnością tak. Bo młodzi może mniej. Ale generalnie tu chodzi o to, i Marek ciekawą rzecz właśnie wypowiedział. To się wiąże też z tym napływem Żydów wyrzuconych z Rosji, Litwaków. Część Polaków po prostu odsprzedawała swoje domy. Żydzi płacili więcej, więc wykupywali te bardziej jakby prawa ekonomii. Prawa ekonomii tutaj zadziałały, więc praktycznie w rynku bychawskim przed wojną dwa domy należały do Polaków. Natomiast to centrum samo
było no, zamieszkałe głównie przez Żydów. Tylko też tutaj zawsze jakoś takie tam różne gadanie, bo Żydzi bogatsi i tak dalej. Gadanie. Tu naprawdę było parę rodzin bogatszych, a większość to była biedota, która ledwo koniec końców. Ale jeszcze właśnie w rozmowie z panem Zdzisławem Gomułką, on tam pracował w gminie utworzonej już po, na chwilę przejdę tak trochę do przodu, czyli po II wojnie światowej, jak osiedlił się w Bychawie w 1947, zaczął pracę w gminie i pracował przy tych spisach ludności. I pamiętał, ja w tym momencie dokładnie nie powtórzę, że przed II wojną światową tutaj było chyba 6100 albo 5000, albo 6100 iluś. 70% to było ludność żydowska. Ponad 2/3. No tak, że Bychawa była jednym z tych miast, gdzie ludność żydowska miała zdecydowaną przewagę. Tutaj demografia no, była taka. No potem to tam powiedzmy nie odbiegajmy, ale miało to różne konsekwencje. Ale to, w decyzjach o tym, no, jak się będzie to miasto rozwijać. To raz, a po drugie też decyzję o przyłączaniu przylegających wiosek, żeby zmienić strukturę. Tak. No tak. I takie przypadki były, prawda? Kłótnie o straż pożarną, o szkołę i tak dalej. Bo to, o bank. Ale słuchajcie, to były takie kłótnie, nie miały podłoża... nie wiem, religijnego, antysemickiego, narodowościowego. To były takie kłótnie typowo ekonomiczne. No. Kto będzie biznes. Miał z tego więcej i koniec. Biznes. Tak to wyglądało. Biznes jest biznes. Natomiast no, ciekawostką jest to, że to środowisko polsko-żydowskie w Bychawie było takie dość... trudno mówić o pewnej współpracy, bo to były dwa światy, które się po trosze przenikały, prawda? No bo jak był ten targ w Bychawie, no to siło rzeczy handel musiał się odbywać, prawda? No ale jak Żydzi mieli swoje święto, jak był szabat, to Polacy to szanowali i odwrotnie też bywało. Przy świętach katolickich no Żydzi też starali się uszanować. Czasem nawet wysyłali delegacje. No przecież delegacja na pogrzebie księdza Kwiatkowskiego była żydowska, co się w środowisku żydowskim praktycznie nie zdarza, tym bardziej, że Żydzi bychawscy byli Żydami ortodoksyjnymi, więc to było rzeczywiście coś wyjątkowego. No ale jeszcze wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy o wojnie. Bo skądś ta Polska się wzięła w roku 1918, no to mówimy, no, jakby grunt do tego był przygotowywany przez cały wiek XIX. Te powstania, mimo że kończyły się klęską, to jednak ta świadomość narodowa Polaków rosła. Po powstaniu styczniowym chłop się wreszcie poczuł obywatelem. Przynajmniej spora część tego środowiska. No i potem przyszedł ten rok 1914, bo tak naprawdę niektórzy mówią, że wiek XIX to trwał do roku 1914, tak. Bo te 14 lat XX wieku praktycznie niczym nie różniły się od końcówki wieku XIX. Ludzie żyli tak samo, ubierali się tak samo, nic się nie zmieniało, pieniądz miał swoją wartość. Każdy mógł tutaj papierowe ruble pójść do banku spółdzielczego i wymienić na srebro. Na złoto. Albo na świnki. Albo na złote świnki, prawda? A czemu świnki? Bo za taką monetę można było jedno świnie kupić, więc nazywano świnką. Moneta była stabilna. No, ludzie powiedzmy paznokcia. Ludzie swoje oszczędności lokowali, żyli z procentów. Świat taki był stabilny, poukładany. Tak się wszystkim to wydawało. No i przyszedł kataklizm pierwszej wojny światowej, no i niestety Bychawa i okolice... Zaczęło się w sumie niepoważnie, prawda? Zaczęło się całkiem niepoważnie. Na Boże Narodzenie będziemy w domu. Czyli do tego 1914 było spokojnie. Ta sytuacja już po tych wszystkich powstaniach się ustabilizowała. Był taki moment zamętu, to był rok 1905. Po wojnie japońskiej. Tutaj szczególnie w gminie Strzyżewice napady na dwory, na majątki ziemskie, strajki. W majątkach ziemskich. No de facto były to wydarzenia rewolucyjne. To już typowo wydarzenie rewolucyjne było, ale to też pokłosie tego, co działo się w Rosji. To jakby te odpryski, nie? Tutaj... Czy można powiedzieć, że wydarzenia w Polsce były echem wydarzeń rosyjskich? Wydarzeń, które działy się w Rosji. No jeszcze o jednej rzeczy... uzupełnijmy. W tym brała udział przeważnie biedota albo ludzie, powiedzmy, zaangażowani w politykę. Z tym, że z tą polityką u nas to było tak. Właściwie do pierwszej wojny światowej, jeśli mówimy o polityce, to większość społeczeństwa tutaj to przede wszystkim zwolennicy narodowej demokracji. Taka jest prawda. Dlatego, że tutaj nie było żadnych ośrodków przemysłowych, więc socjaliści tutaj
nie było socjalistów? Nie mieli na naszym terenie? Zakrzówek może. Troszkę tam więcej. No bo cukrownia w Zakrzówku no. była. Socjaliści to domena Galicji jednak. Tak jest, to domena Galicji. No, natomiast tutaj przeważała zdecydowanie narodowa demokracja. Ale potem się to wszystko zaczęło zmieniać. No, ale Żydzi bunt jeszcze, nie? No tak. Biedota żydowska. Bunt, tak. No ale on był lewicujący. Ale to, bardzo to już całkiem lewicujący. Powiedzmy, mówiono już wtedy żydokomuna. No, tak. No ale dobrze. Takie pojęcie powstało. To może zahaczmy o jeszcze jeden temat. No bo tak mówimy, że do tego 914 to się żyło tak jak w tym wieku poprzednim. No ale w Europie Zachodniej, no tam mamy wielki skok cywilizacyjny w tym okresie i przemysł, że ciężki. A to niektórzy fabryki. Byli, widzieli, prawda, i słyszeli. Znaczy, Mateusz, tu poruszamy się w dwóch zupełnie różnych światach. A my żnęliśmy sierpem. Bo tu trzeba powiedzieć, że jeżeli mówisz o zachodzie Europy, prawda, i naszym regionie, to są dwie różne rzeczywistości, zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Ale właśnie o tych różnicach gospodarczych, jakbyśmy tak... Nie, ale to tylko krótka osnowa, bo co mamy w Europie Zachodniej? W Europie Zachodniej mamy procesy demokratyzujące ustroje ówczesne, jakie by one nie były. Czy były to republiki, czy były to monarchie, bo przecież wiek, tak, wiek XIX był wiekiem i monarchii konstytucyjnych, i rodzących się ustrojów republikańskich, jakby nie powiedzieć, prawda? To był to zupełnie inny system i coraz bardziej politycznie on ewoluował w kierunku uwzględniania postulatów niższych warstw społecznych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gospodarczo przekładało się to jeszcze na większe, znaczy na równie duże dysproporcje, bo u nas wiadomo, mamy Rosję, mamy Królestwo Polskie, mimo rewolucji 905 do 7 roku licząc, prawda, bo tak to, prawda, i mamy jakiś tam terror stołypinowski, mamy to, że Rosjanie nie chcą bardzo pogodzić się z tym, że ustrój się ich wali, prawda? Polacy próbują się do nich troszeczkę uśmiechać, ale caratowi jeszcze z nimi nie po drodze. Jeszcze nie. Choć pewne ustępstwa były po rewolucji. Pewne roku. Niektóre się wycofano zaraz. Tak, niektóre się wycofano. Natomiast gospodarczo no to mamy potęgę Zachodu. Tam mamy już kapitalizm, prawda, który nie przekładał się na ziemię polskie, bo tak naprawdę Rosja carska jako twór, ona była uzależniona kapitałowo coraz bardziej od krajów zachodnich. Przede wszystkim kapitał francuski, trochę angielskiego, ale przede wszystkim rzeczywiście, masz rację, kapitał francuski. I tym kapitałem Rosja zaczynała się powoli modernizować. Ale te procesy modernizacyjne w Imperium Rosyjskim słabo przekładały się na Królestwo Polskie, na kongresówkę. Bardzo słabo. No oczywiście można mówić, że w drugiej połowie XIX wieku w większych ośrodkach, ale to nie dotyczyło takiej prowincji jak my. Gdzieś tam Lublin zaczyna powoli coś, jakieś pewne elementy Galicja ożywienia. Galicja od Lubelszczyzny po dziś dzień dzieli pas lasu. Oczywiście. Prawda? Więc to były bardzo słabe jeszcze procesy modernizacyjne. To była przepaść. Przepaść cywilizacyjna przede wszystkim. A my, co by nie powiedzieć, patrząc z punktu widzenia, tu na pewno Marek się uśmiecha, my byliśmy tutaj jako ten skrawek Lubelszczyzny tak trochę pod granicą z Galicją. Takie kresy tak, trochę. Tak niedużo brakowało, kresy można królestwa. Powiedzieć. Mieliśmy gdzieś tam, prawda, bo granica Roztocze, prawda, ono tak oddzielało tak naprawdę te dwa różne światy, prawda, i byliśmy tutaj tacy trochę zahukani. Tu się wiele nie działo, jeśli nie liczyć oczywiście tego wszystkiego, co w Bychawie działo się w okresie, kiedy był ksiądz Kwiatkowski. Bo ksiądz Kwiatkowski zrobił rzeczy niebywałe. Myślę, że w większości je znamy, mniej lub bardziej jest to obiegowa wiedza, ale bardzo potrzebna uważam, bo ja osobiście uważam, że ksiądz Kwiatkowski jest patronem niesamowicie miejskości i nadania Bychawie, czy odzyskania przez Bychawę tego charakteru takiego miasta. Charakteru, statusu. Ale co robił ksiądz Kwiatkowski? Gromadząc wokół siebie ludzi, animował pewne organizacje, również o charakterze spółdzielczym, które były niczym innym jak przeszczepieniem tego na przykład z poznańskiego, pewnych wzorców. Prawda? I to były jedne z pierwszych organizacji w ogóle na Lubelszczyźnie. No właśnie. No bo to wszystko pewna, pewna ilustracja, taka trochę anegdotyczna. Bo przecież jedność była niesamowitym zjawiskiem. Kino w Bychawie mamy wcześniej niż w Madrycie. Tak. No właśnie. Ale tu jeszcze jedna ważna rzecz, bo mówimy o rozwoju gospodarczym, tak zaczęliśmy. To pierwsza rzecz zasadnicza to taka, że ziemie pod zaborami rozwijały się, nasze polskie ziemie, w różnym tempie.
Bo jest inna sytuacja Królestwa Polskiego, jeszcze zupełnie inna sytuacja Galicji, przysłowiowa bida galicyjska. Tam w drugiej połowie XIX wieku Polacy uzyskali autonomię w dziedzinie języka, administracji, szkolnictwa. Pomnik Grunwaldzki działały można polskie sobie było w Krakowie uniwersytety postawić. W Krakowie działał Uniwersytet Wileński. Nie Wileński, Lwowski, przepraszam, Lwowski. Działała Politechnika Lwowska, Szkoła Rolnicza w Dublanach. Tak. To były centra polskości, więc pod względem narodowym w zaborze austriackim było najlżej. Natomiast gospodarczo bida niesamowita. Przecież z opowiadań dziadków moich, bandosi to byli ludzie, którzy przechodzili z Galicji tutaj po to, żeby... Ślakami przez lasy janowskie. Przez lasy janowskie. Ślaki janowskie. I jeszcze galuny. Galuny idu. Po co przychodzili? Zarobić cokolwiek. Płacono im mniej niż robotnikom naszym tutaj. Ale gdzie oni znajdowali zatrudnienie? Głównie we dworach. I na przykład nie było żadnej chęci modernizacji majątków ziemskich pod względem maszynowym na przykład, bo po co, kiedy można było kogoś sierpem i skoso za grosze wynająć. Ludzie pracowali od świtu do nocy za przysłowiowe pół kilo słoniny. To się tak przekładało na moja prababcia mówiła, że jak pracowała we dworze, to za... szklankę cukru, kilo cukru. No, jakoś... Cukier to jeszcze inna bajka. No, to był to niesamowicie drogi. Ale tu jeszcze wrócę do tych różnic między zaborami. Zabór pruski. To jest zupełnie inna rzeczywistość. To jest do dzisiaj widoczne. Tak. Tam, przepraszam, ale to architektonicznie Prusak namęczył polskie dziadki tam w tej, i przejeżdżałem niedawno przez Wrześnie i przypomniałem sobie, ale za to 90% ludzi w zaborze pruskim umiało czytać i pisać. Tylko, że po niemiecku. Na und was. Za odezwanie się po polsku dzieci były bite w szkole i warto też o tym pamiętać. Ale pod względem ekonomicznym Polakom tam się żyło najlepiej, bo Prusy były państwem prawa, a później Niemcy. I to prawo nie było dla Polaków łaskawe, ale to było prawo. I co nie. Było egzekwowane. Stara rzymska zasada mówi, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I Polacy świetnie. I Prusacy to szanowali. I Polacy mają reprezentację w parlamencie. No właśnie, to raz. Czemu Michał Drzymała w tym wozie swoim przysłowiowym mógł na tej ziemi być? Bo prawo mu na to pozwalało. Bo on co parę dni przesuwał w inne miejsce i to było zgodne z prawem, nie? No, tutaj to było co prawda, później go już to trzeba było prawo na siłę wykolegowano, ale przez jakiś czas rzeczywiście ten proceder kwitł. Także ziemie polskie były jakby pod różnym, na różnym poziomie gospodarczym. W Królestwie tutaj to też jest ciekawostka, bo były takie punkty, na przykład Łódź. No, Łódź była jednym z największych centrów przemysłowych Europy w produkcji włókienniczej. I dzisiaj jakbyśmy tam swoje te ubrania przejrzeli, to większość mamy... Włóczanka. Nie, produkowano w Chinach, nie? Dzisiaj. A nie, no to natomiast ja wtedy warto mówię. Pamiętać, że produkcja łódzka znajdowała rynki zbytu w Chinach właśnie. Tak, one były nawet lepsze jakościowo niż tkaniny stamtąd. Niż tamtąd, nie, no więc warto o tym też wiedzieć. Takie punkty były, rozwijały się Zagłębie Dąbrowskie, prawda? Zagłębie Staropolskie. Natomiast takie ośrodki małe jak u nas, tu się niewiele zmieniało. Dzisiaj postęp jest taki, że trudno za tym nadążyć. Natomiast ludzie żyli na jednakowym poziomie przez 200-300 lat. Niewiele się zmieniło. Sierpem się żnęło, nie kosiło, koso się siano, tak? Trawa się cięło na siano. Owies można było, ale to była ogólnie marnacja słomy. Tak, więc o słomę chodziło to przecież jeszcze do II wojny światowej. Te same pola, ten sam obszar, który dzisiaj kombajny, że tak powiem, obrabiają, był sierpem cięty, o czym warto wiedzieć i pamiętać. Ja trochę no i taka sytuacja była tuż przed wybuchem właśnie I wojny światowej, czyli tak cywilizacyjnie za tym zachodem byliśmy bardzo, bardzo daleko. Co więcej, tu nadal, mimo że to było po uwłaszczeniu, mimo że chłop był już właścicielem posiadanego gruntu, ale brak przemysłu powodował to, że większość ludzi żyła w strasznej biedzie. Odsetek analfabetów to tak, im dalej na wschód, to większy, bo jeszcze gorsza sytuacja była Polaków, tych, co za Bugiem żyli, czy na obszarze dzisiejszej Ukrainy, Białorusi. No i Ukraińców. No to tam nawet 70-90%. Takim przykładem, no głupa, powiedzmy, Poleszuk. Większość ludzi czytać i 70-90% nie potrafiła czytać i pisać. Tam tępiono to polskość jeszcze bardziej niż
niż tutaj. Tu szkoły, które powstały tuż przed I wojną światową, właściwie w drugiej połowie XIX wieku, to tylko i wyłącznie w języku rosyjskim. Mhm. Jeśli pójdziemy sprawdzić, możemy wejść na stronę internetową Lubelskie Korzenie, poszukać swoich krewnych, no to musimy znać język księgi rosyjski, parafialne. Dlatego że wszystkie księgi parafialne prowadzone były w języku rosyjskim aż do roku 1915. To jest... Może, przepraszam, uzupełnię może. Do czasów napoleońskich były pisane po łacinie. Tak. Potem były pisane po polsku krótko, prawda? A gdzieś od lat 70. i 19. wieku. Wyłącznie... No bo wszedł system gubernialny i wszedł system urzędniczy typowo rosyjski, prawda? Wprowadzenie typowo rosyjskiej administracji gubernialnej automatycznie rusyfikowało język. Zlikwidowano całkowicie polskie szkolnictwo. Tutaj działały małe szkoły, ale to były szkoły z językiem, nawet z językiem wykładowym rosyjskim. Czyli te chłopskie dzieci, mimo że języka nie znały, mówiono do nich po rosyjsku. Tam miały chyba 3 godziny nauki języka polskiego. I ta nauka wyglądała tak, że wiadomo, że chłopskie dzieci były wykorzystywane jako siła robocza. I buty nie każdy miał, więc do szkoły chodził ten, co chciał i mógł. Natomiast uczono się głównie zimą, więc tam trzy... Tak. Bez zimy. Bez zimy, jak to bez mówiono. Zimy chodziła więc do tak, szkoły. Trzy zimy, dwie, no jak to zdolniejszy, dwie, trzy zimy no, pozwalały coś. Nauczyć się tak z grubsza czytać i pisać. Tam więcej w takiej szkółce nie można było osiągnąć, więc do 14 roku do społeczeństwa mieliśmy materialnie biedne, słabo wykształcone, to chyba nie wiem, czy na miejscu nawet. Czy w ogóle, można powiedzieć, bo to były jednostki wykształcone. Że ktoś we wsi, przepraszam, panie Marku, jeszcze wejdę słowo, potrafił czytać i pisać, to był ktoś. To był ktoś ważny. Mój dziadek umiał liczyć na ołówek. Chociaż zdarzały się jednostki z chłopskich dzieci, przykład Jana Żąda, który wykształcił się, został lekarzem, ożenił się z Kowerską. No ale to były indywidualne przypadki. Natomiast no, wiadomo, że dzieci chłopskie żadnych szans na jakoś edukację poważniejszą nie miały z przyczyn ekonomicznych. Przepraszam, jeżeli jesteśmy przy guberni lubelskiej, no to ona miała tu swoje różne kawałki i różną ludność. Ludność grekokatolicką, unitów siłą nawrócony, trudno mówić, na przymuszonych do prawosławia. Był kij, trzeba było dać marchewkę. Na Chełmszczyźnie, w powiecie chrubieszowskim, tomaszowskim, chełmskim już jakby mniej, było więcej szkół niż w całej guberni lubelskiej. Jeden z kuzynów mojej babki do końca życia liczył po rosyjsku. To taki przykład, nie? Jak to działało. Tak, i tam rzeczywiście, ale tutaj Ruscy się przeliczyli w swoich zapętach, bo w ten sposób wygenerowali ukraiński ruch narodowy. No, tak, ale zostawmy na chwilę ten to wątek. To już troszkę inna historia. Bo to już... Ciągle jesteśmy dzisiaj, na Lubelszczyźnie. Myślę, że dzisiaj nie powinniśmy go... rozwijać, bo tak jakby wydarzenia te, które się dzieją, no na pewno nie sprzyjają poruszaniu tej tematyki, ale mieliśmy opowiedzieć o tym odzyskaniu niepodległości i tak jakby kończąc tą dzisiejszą rozmowę, miłą i myślę, że bardzo udaną, to chciałbym, żebyśmy tak jakby dobili tą łodzią do brzegu i o tym odzyskaniu takiej pełnej suwerenności, czyli odzyskaniu przez Polskę takiej pełnej niepodległości, powstaniu, teraz już dobrze powiem, tak, drugiej Rzeczpospolitej, powiedzieli, jak to tu lokalnie Bez I wojny światowej nie da się tego opowiedzieć. Nie da i bez, i bez tego to etapu... Może po kolei. I bez tego etapu okupacji austriackiej. To trzeba powiedzieć tak, żeby próbować rzecz ująć syntetycznie. Zaczyna się wojna, zaczyna się pożoga dla tej ludności, to jest Bychawiaków, okolic, wydarzenie z jednej strony ciekawe, z drugiej strony przerażające, bo tak jak Janusz wspomniał, przemarsze znowu wojsk, najpierw pojawiły się podjazdy kozackie, później jakieś inne rzeczy, a kozacy wiadomo kojarzyli się nam jednoznacznie ze swoją działalnością. No, później następuje konfrontacja, no bo te tereny to w zasadzie trzykrotne pole walki. Począwszy od sierpnia 14 roku, później wrzesień 14 rok, no i później... Dwa tygodnie 15. Tak, dwa tygodnie 15. Po dwa słowa o każdym z tych. No najpierw, no może oddam tobie palmę, bo jesteś tutaj regionalistą, aczkolwiek... Mówimy wszyscy o tym samym. Tu się starły dwie armie. Armia z jednej strony austro-węgierska, z armią rosyjską. Mówimy o sierpniu teraz. Sierpniu. Tak.
Pierwsza armia austro-węgierska dowodzona przez generała Dankla starła się z wojskami czwartej armii generała Salzy, rosyjskiej. Też ciekawe nazwisko, bo generałowie rosyjscy nosili niemieckie nazwiska. To się wzięło stąd, że to byli Niemcy Bałtyccy. Oni karierę robili w armii rosyjskiej i w administracji rosyjskiej. No i tutaj Bychawa i okolice stały się polem walki. Jest dużo wspomnień, dużo pamiętników. Można część materiału znaleźć w internecie, ale tu się rozpętało piekło. A gdzie tego można, gdzie tego trzeba szukać? Jakby takie dwa, jakieś strony internetowe? Są strony wspomnieniowe, można w wyszukiwarkę. Jest monografia Bitwy pod Krasinkiem. No, na przykład. Z 14 roku. Dosyć ciekawa, bo próbuje, jak gdyby ta, w tej monografii próbuje się okazać na szerszym tle, troszeczkę europejskim. Mhm. Pokazać tą bitwę, to cenna pozycja, dlatego że co prawda jest to taka trochę publicystyka naukowa, prawda? Nie, ona nie trzyma się w pełni tego kanonu naukowego, ale na tyle, że można precyzyjnie odtworzyć przebieg wydarzeń i zobaczyć, dlaczego do tej bitwy doszło, jakie były skutki, bo wiadomo, było to zwycięstwo jednak wojsk austro-węgierskich, prawda? To jedno, ale też bardzo ciekawe są wspomnienia ludzi, którzy nie ogarniali całości, natomiast siedzieli w piwnicach i potem na bieżąco to opisywali. W lochu na kartofle. Przykład Kołaczkowskiej ze Strzyżewic, prawda, Antoniny, która świetnie zostawiła pamiętnik. Ona pisała na bieżąco i oni tam siedzieli w dworze strzyżewickim, paliło się wszystko w koło, więc ten opis był taki na bieżąco. To wspomnienie Jana Zająca z bitwy pod Tarnawką. No, też w internecie można znaleźć. Stefan Kowerski coś tam. Kowarskiego wspomnienia. Takie bardzo żywe są te relacje. Właściciela tam majątku ziemskiego z Wysokiego. Też te rzeczy w internecie można spotkać. Przed II wojną światową cała masa została wydana książek. Tam w internecie można coś sobie znaleźć, ściągnąć. No ja mam wspomnienia rodzinne. Ja mam wspomnienia rodzinne. Ja się z tym wychowałem. Moi dziadkowie, jedni z Gamezowa, drudzy z Kosarzewa, i poszło z dymem wszystko. W 14 roku to było zaskoczenie dla ludzi. Władze nikogo nie ewakuowały. Po prostu ludzie w domach siedzieli i rozpętało się tutaj piekło. Jedni jak mieli piwnicę, to siedzieli w piwnicy, a drudzy w takich dołach, gdzie przechowywano kartofle, prawda? Wyglądało to tak. Brało się słomę, prawda? Ścieliło się tam, brało się pierzyny, no i tam się siedziało z nadzieją, że nas pocisk artyleryjski nie trafi. No w każdym razie rozpętała się tu bitwa, która była częścią Bitwy Kraśnickiej, bo to wydarzenie nazywano Bitwą Kraśnicką. Najdalszy zasięg wojsk austro-węgierskich to tak gdzieś tam granice Żabiej Woli, tu już byli o krok od Lublina, natomiast ja bardziej błędy. Tutaj zajęli Piaski, przecięli linię kolejową Chełm Lublin, a to była strategicznie ważna bardzo linia. Ważna linia. No i tutaj nastąpiło kontruderzenie rosyjskie, ale to, bo bitwę, to była linia kijowska tak naprawdę. Tak, to bitwę no, Austriacy jakby eksponowali tak propagandowo, więc tutaj jeńcy byli pokazywani, armaty zdobyte tutaj pod Bychawą, tutaj obrazy, gdzieś tam szarża kawalerii austriackiej tutaj w naszym terenie. Generał Dankl został von Danklem. Von Danklem, ale też został hrabio Kraśnika, oczywiście. O czym warto pamiętać. Nie? To jest też dość ciekawa rzecz. Natomiast taką widomą pamiątką tych wydarzeń są cmentarze wojenne, które istnieją w naszym krajobrazie. Tutaj mamy bardzo blisko cmentarz Biała Góra, nie wiedzieć czemu nazywany groblami przez to ta pamięć mieszkańców Bychawy, taka pamięć zbiorowa. Natomiast trzeba pamiętać, że tam leży ponad 300 młodych chłopaków, w większości młodych, prawda? Bo w armii austriackiej przeważały roczniki 19, 20, 21-latków z tego poboru z 14 roku. No w 15 to już było różnie. No to wynikało z różnic w przygotowaniu, w różnic procesie mobilizacji. W każdym razie te dwie armie się tu starły. Etnicznie Polacy, którzy z tego... A no właśnie, często. No, mówimy Austro-Węgry. No, to też twór wielonarodowy, bo w tej armii austro-węgierskiej, poza Austriakami, którzy są Niemcami tak naprawdę i Węgrami, byli Czesi, Słowacy, ale też niektóre pułki miały przewagę Polaków. Na przykład tu walczył pułk krakowski, gdzie 90% żołnierzy to byli Polacy. Przemyski. Tutaj Polacy też znaczny procent poza Rusinami, bo tak nazywano poza, to. Poza to Węgrami i Niemcami ludność Austro-Węgier stanowili Słowianie i oni byli większością. Chorwaci. Ale dobra. I tak dalej. No w każdym razie dochodzi tu do ciężkich walk. No tak, tylko że te walki były takim... No pierwszym epizodem mocno wyjednym, bo tu wejście Austriaków było krótkotrwałe, bo musieli się wycofać, bo ofensywa rosyjska na wschodzie
prawda, powiodła się i to spowodowało przesunięcie linii frontu i automatyczne wycofanie się wojsk austriackich. No ale była próba zdobycia Lublina, była próba, ale nieudany. Później sytuacja się ustabilizowała tak naprawdę do maja 15 roku, bo ta słynna ofensywa państw centralnych, przełamanie frontu pod Gorlicami, a w konsekwencji cały łańcuch wydarzeń, druga bitwa pod Kraśnikiem, tak zwana, prawda, no mamy Jastków, prawda, Lipcowy, prawda, i już legiony się pojawiają. I tu już mamy legiony, a legiony to też jakiś fragment epizodu niektórych naszych tu bychawian, bo z tych terenów do legionów się troszeczkę chłopaków zaciągnęło. Więc mamy jakiś tam swój skromny udział w tej epopei legionowej, ale tu jest ciekawa rzecz, bo co jest? Mamy w 15 roku zajęcie Lublina przez wojska i są polscy ułani, forpoczta wojsk austro-węgierskich wkraczają do Lublina. To ma swoje symboliczne znaczenie. No wiadomo, później tworzy się nowa rzeczywistość polityczna. Bo mamy dwa generalne gubernatorstwa, prawda? Warszawskie, niemieckie, prawda? I te późniejsze Wesselera, bo znaczy Wesselera pruskie, Kuka. Niemieckie, a Kuka, a chociaż to początkowo nie był Kuk, ale wkrótce, prawda? I są te dwie rzeczywistości okupacyjne i to jest ciekawa rzecz. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest pewnego rodzaju cenzura. Ona jest polityczna. Bo tak jak wspomnienia są po Polaków stąd, prawda, mówią, żyło się ciężko pod zaborem rosyjskim, pod austriackim panowaniem, czyli w ramach tej okupacji niewiele lżej, ale politycznie już była pewna różnica. Jest bo Austriacy tak, pozwalali na więcej, podobnie jak Niemcy zresztą, tak nawiasem mówiąc, bo mało kto wie, że pod rządami na przykład niemieckimi w Warszawie, to gubernator niemiecki pozwolił na rozrost Warszawy, przyłączył nowe dzielnice, prawda? Obchodzenie świąt narodowych, szkolnictwo. Tak, polska macierz szkolna się odradzała i szkoły, które do tej pory były jedno dwuklasowe, dorastały do 5-6 oddziałów, więc coś się działo. A nawet w symbolice, jak popatrzeć na pieniądz tego czasu, mamy polskie orły na tych banknotach. Coś się zaczęło zmieniać. Jeszcze wrócę na chwilę tylko do tego roku 14 i 15, bo to... Bo mieliśmy o tych trzech frontach. Był tak kataklizm dla Bychawy i okolic. Co prawda Bychawa nie ucierpiała aż tak bardzo, bo tam parę domów zostało zniszczonych. Pociski przelatywały, że tak powiem, nad Bychawą. Pomogło to kotlinowe położenie Bychawy, a natomiast ciężkie walki były o Białą Górę. Zresztą linia frontu ciągnęła się tak naprawdę od Wisły aż po granicę z Rumunią, więc te walki były typowo frontowe, ale jakie skutki nawet tego przez były? Większość wsi tutaj z naszego terenu poszła z dymem, to spalono dosłownie wszystko. Przy okazji konfliktu, wojen dzieje się to, co i teraz się dzieje na Ukrainie. Gwałty, rabunki na porządku dziennym. Tutaj Węgrzy dawali się we znaki ludności cywilnej, ale i Austriacy słynęli z wieszania, bicia ludzi. W Olszowcu 15 mieszkańców popędzono pod las Romanowski i rozstrzelano bez powodu zupełnie. W Zakrzówku rozstrzelano wójta. W Kosarzewie rozstrzeliwano ludzi, bito ludzi, zabierano z podwodami, czyli tam wóz, konie i do Austrii pędzono. Roboty. Roboty i tak dalej. No i co się dało rabować, to wszyscy rabowali. Rok 15 to już była troszkę... inna bajka, dlatego że nastąpiła ewakuacja ludności. Mało wspomnień mamy z tego roku 15. 14 zachowało się bardzo dużo, natomiast w 15 roku większość ludności została ewakuowana. I szczęście mieli ci, co trafili, i tutaj Bychawa i okolica dobrze trafiła do lasu Dąbrowa pod Lublinem. Tam około 18 tysięcy ludzi przeczekało ten najgorszy moment. Natomiast Rosjanie... Rodzina mojej babki z Zakrzówka znalazła się gdzieś tak pomiędzy Woronerzem a Charkowem. A no właśnie, część mieszkańców... W głąb Rosji sporo. Część mieszkańców ewakuowano w głąb Rosji. Ci trafili najgorzej, bo potem trafili na piekło rewolucji wojny domowej. Tam, tak, i to było to najgorsze. To było najgorsze. Choroby, tyfus, nie wszyscy tu wrócili. To i rozmawiałem z tymi ludźmi, twoi sąsiedzi, Wilczyńscy. Tyfus w ogóle był w tym czasie jedną z największych plag chorobowych. Pani Wilczyńska, już tyle lat nie żyjąca, no, opowiadała te wspomnienia, jak była wywieziona tam właśnie daleko, daleko na wschód. Więc potem te powroty te były w 19-20 roku. Tak? Mój pradziadek, który w carskiej armii służył. A no właśnie, jeszcze jedna rzecz. No. Kto był nasi, a kto wróg? No właśnie. W 14 roku nasi to byli Rosjanie, bo nasi pradziadkowie w mundury carskie ubrani
walczyli w armii. Dwaj bracia mojej babki służyli jeszcze przed wojną w wojsku carskim. Jeden na Kapkazie, drugi na kitajskiej granicy. A wcieleni zostali, zmobilizowani na wojnę. No jeden jakoś tam przedwcześnie został zwolniony z powodu choroby, a drugi do końca, do rewolucji. No, ale jeszcze jedna rzecz dotycząca tutaj tego wszystkiego, co się tu działo, bo rok 15 już trochę zmienił sytuację, tak jak Janusz powiedział, dlatego że ci sami Węgrzy już się zupełnie inaczej zachowywali w 15 roku, kiedy tutaj weszli. Już nie było tych gwałtów, rabunków, nie powtórzyło się to, co było w roku 14. Co więcej, no, rozpoczęła się ta okupacja, Rosjanie zostali stąd wyparci w 15 roku i skończyła się okupacja rosyjska, rozpoczyna się ten okres rządów austriackich, którego też trzeba nazwać okupacją austriacką. Oczywiście, prawda? Że była to okupacja. Polski nie było, ale tutaj, jak wspomniałeś, w dziedzinie szkolnictwa, no jakby Polakom trochę te śruby odkręcono. Więcej można było, niż to pozwalali. Kulturowo, z całą pewnością. No, jakaś działalność społeczna. Jakaś działalność społeczna. Tu te komitety wszelkie powstawały. Obywatelskie, no bo od centralnego komitetu były agendy sięgające aż do gminy, prawda? Przez wszystkie szczeble administracji. Ale nawet pewne funkcje administracyjne pełniły. Szkolnictwo, jak grzyby po deszczu, w każdej wsi szkółka powstała. I większość szkół, które działały tutaj w naszym terenie, to rok 16. Tak. 17, tak, to były dasy założenia tych szkół. To samo, nie wiem, tam jeszcze na... Tak to wyglądało. I to, co najważniejsze, to nie były szkoły austriackie, to były szkoły polskie, gdzie kształcono, gdzie byli nauczyciele. A właśnie, kwestia nauczycieli. Bo nie było budynków, nie było niczego, nie było nauczycieli. Więc tutaj Galicja nas pomogła. Tutaj mnóstwo ludzi, młodych dziewczyn, gdzieś tam z miasteczek galicyjskich, przybyło tutaj szukać pracy. Ale też nie pomijajmy naszych społeczników, bo hrabia Stadnicki, bo pani Kołaczkowska są... Znaczy dwory w ogóle miały bardzo pozytywną rolę, nawet charytatywną, bo nie tylko oświata, ale przecież wobec tej pożogi, wobec tych zniszczeń, tak naprawdę była kwestia wzajemnej pomocy. Ten się ruch takiej wzajemnej pomocy inspirowany przez dwory miejscowe go ziemiaństwa był niesamowitą rzeczą. To, Marek, mógłby to praktycznie wszyscy ziemianie, no prawie wszyscy może. Może wszyscy to nie, ale większość z nich zaangażowała się. Marek ma przykład z gminy sąsiedniej. Tak, no ja Kozary, jestem stamtąd. Bo stamtąd rodem, właściciel majątku Kiełczewice, pan Kozaryn. Zmobilizował młodzieńców do wojska i stworzył Polską Organizację Wojskową, oddział, który potem rozbrajał Austriaków, bo posterunek żandarmerii był w dworze strzyżewickim, istniejącym do dzisiaj, tam biblioteka teraz jest. Odrestaurowany. Ten pan po środku to mój dziadek, Franciszek Kuna. W mundurze z tamtych czasów. No, ale też miał świetną zachętę, żeby tych młodych chłopaków zachęcić do wstępowania do połowu jako? Więc wzorem kościuszkowskim Kozaryn obiecał ziemię. Mój dziadek po zakończeniu... A to był argument. Tak, to był argument. Tak, półtora, po zakończeniu półtorej ziemię, morgi? Trzy morgi trzy dostał morgi. Mój dziadek na Dębszczyźnie. Właśnie, no z podziału majątku Kozaryna. To żeby młodzież zrozumiała, trzy morgi to... Półtora hektara. Nieco ponad półtora hektara. Nieco hektar 67 mniej więcej. Coś tak. Ale coś to było tak dużo będzie. Na tamte czasy. Ale to kolejna ciekawostka. Tam pod pretekstem oglądania filmów właśnie, kino działało w dworze strzeżewickim jeszcze w okresie właśnie I wojny światowej. Tego nie wiedziałem. No, no właśnie, miał projektor filmowy, więc ci chłopcy się tam spotykali rzekomo w celu oglądania filmów, a jednocześnie tam lasek sąsiedni szkolili się. No dobrze im to wyszło. Potem rozbrajali nie tylko tutaj ten posterunek żandarmerii, ale potem brali udział w rozbrajaniu. To był gotowy. Gmina Piotrowice, bo wtedy tam była. Tam była siedziba gminy, wystawiła batalion piechoty. Ja nie chcę przerywać, ale rozmowa się bardzo ładnie układa i ja będę zachęcał do tego, żeby to powtórzyć i raz na jakiś czas może coś takiego zorganizować. Ale plan był taki, że się zmieścimy w godzinę, bo... A jeszcze nie dobrnęliśmy do niepodległości. Nie byliśmy do brzegu. Pół godziny spaliliśmy, bo mikrofony nie działały. Minęła, przepraszam, kolejna godzina mija, a my jeszcze mamy trochę do przepłynięcia tym okrętem. No więc... ale to już jesteśmy blisko brzegu, blisko dlatego że to POW i rozbrajanie potem, tutaj szczególnie Austriaków. To już będzie blisko. To tak ekspresowo trzeba rzecz potraktować, bo ta rzeczywistość, o której tutaj mówimy, ta austriacka, okupacyjna jednak...
trochę taka propolska, przynajmniej w pewnych gestach, bo o tak można mówić o gestach tych władz, zarówno niemieckich, jak i austriackich, no jednak budziła, można powiedzieć, ożywiła politycznie tą dawną kongresówkę, prawda? Bo tutaj tych partii było i co ciekawsze, pod wpływem tej zmieniającej się rzeczywistości pojawiają się nowi gracze na scenie politycznej, na przykład w 15 roku PSL wyzwolenie, prawda, bo w Galicji to wiadomo Piast Lewica, a tutaj mamy wyzwolenie, oczywiście są dalej narodowcy, o których Janusz tutaj mówi, pojawiają. Są socjaliści no i jest ich sporo, jest SDK PIL-u coraz więcej i ta rzeczywistość polityczna zaczyna się zmieniać i to tak troszeczkę niebezpiecznie, bo to, o czym niedawno mówiliśmy, te tradycje ruchu oddolnych, tej biedoty, niezadowolenie i tak dalej, to wszystko te żywioły lewicujące podsycały. I teraz co mamy? Mamy akt 5 listopada 16 roku, prawda? Obietnica utworzenia z ziem wydartych Rosji Królestwa Polskiego w sojuszu militarnym z państwami centralnymi. Wiemy, że ona była nie do końca szczera, oczywiście, że była słabnąca ta opcja wobec rosnącej słabości państw centralnych w tej wojnie, prawda? Bo monarchia habsburska się już od 16 roku, od Karola, prawda, już de facto zapadała całkowicie, prawda? Bo i dobrze, że Franciszek Dobry, ten poczciwy Franciszek Józef, tego nie dożył, bo pewnie byłoby no, dla niego to wielkim negatywnym doświadczeniem, ale to jest abstrakcja. Natomiast fakt faktem, że zapada się ta opcja na państwa centralne, mimo że one próbują niby kontynuować tą linię aktu 5 listopada, bo jakaś tymczasowa Rada Stanu, jakaś w 18 roku tworzy się Rada Regencyjna, prawda, rządy podległe Rady Regencyjnej, ale centrum przenosi się do Warszawy. Warszawa jest siedzibą Rady Regencyjnej, a więc okupacja niemiecka, prawda? Chociaż tak naprawdę pierwsze skrzypce grają już Niemcy na tych ziemiach, mimo obecności austriackiej. Realnie trzeba powiedzieć, że politycznie kierowali ziemiami polskimi również tutaj w jakimś sensie Niemcy, prawda? Ich obecność była tutaj znacząca, militarna również. Tak, co by nie powiedzieć. Natomiast mamy jesień 18 roku i ta sytuacja jest dość skomplikowana, bo w skali naszych ziem tworzą się pierwsze lokalne ośrodki władzy. Gdzieś tam w październiku 28 bodajże Polska Komisja Likwidacyjna Witos we Lwowie, prawda? Polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego to też październik. W Poznaniu konspiracyjna Naczelna Rada Ludowa. Tu mamy Radę Regencyjną w Warszawie. Choć skompromitowana, bo jest ręki władzą niemieckim, prawda? Nikt jej nie chce słuchać. No i to są monarchiści. Tak. I teraz ciekawa rzecz, bo co się dzieje na przełomie października, listopada? Ano, następuje demontaż monarchii habsburskiej. A co za tym idzie? Załamuje się całkowicie okupacja austriacka. Zwijają się wojska, ale przede wszystkim zwija się administracja. I to jest proces postępujący i Lublin, a co za tym idzie jego oddziaływanie jako na region, jest jednym z pierwszych miast polskich całkowicie wolnym od okupacji. Prawda? Pięknie wspomnienia, wspaniała jesień, coś koło tego jak my mamy, może jeszcze cieplejsza, bo było wtedy bardzo ciepło, fajnie i tak dalej, ale była sytuacja skomplikowana, bo groził wybuch rewolucji na terenie Lubelszczyzny. Bo co się działo na wschodzie, trzeba tak. Mieć cały czas na... Mamy przecież oddziaływanie, wiadomo, rewolucji bolszewickiej, prawda? I tu się dzieje niedobrze. I teraz co widzą to Polacy? Widzą to Polacy, ta aktywność polityczna, wspomniana świetnie przez Janusza POW, która dobrze rozwinęła skrzydełka na Lubelszczyźnie, nadspodziewanie dobrze można nawet powiedzieć. I teraz mamy początek listopada i zaczyna się rozbrajanie zaborców. Te słynne wypady gimnazjalistów na kompanie austriackie, gdzie na komendę zrzucają broń, prawda? No nie wszędzie. Nie wszędzie się to dzieje. Czasami trzeba było trochę postrzelać, ale ogólnie nie było to aż tak bardzo krwawe wydarzenie. I co się dzieje? I teraz głos przejmują politycy trochę centrowi, trochę lewicowi, prawda? Ale tej lewicy niepodległościowej, bo mamy ten przełomowy punkt 6 na 7 listopada,
tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej, Ignacy Daszyński, prawda? Ale mamy tam i Witosa w, tym, w tej grupie inicjatywnej, mamy w zastępstwie Piłsudskiego Rydza Śmigłego jako dowódcę. Piłsudski jest wtedy w Magdeburgu. Jeszcze jest w Magdeburgu, ale już niedługo, prawda? Zaraz będzie wypuszczony. No Rydz Śmigły jest, przypomnijmy, komendantem POW. Tak. I teraz następuje szybkie rozbrajanie, tworzy się szybko Wojsko Polskie, jest trochę zgrzytów na tle tej polskiej siły zbrojnej, tego Polnische Wehrmacht, prawda? Jak my to gdzieś tam nazywamy, prawda? I, ale już się coś zaczyna dziać. Już, już mamy zalążek polskiej administracji i to ten rząd ludowy wydaje ten manifest, gdzie mówi o przyszłym ustroju, nie tylko republikańskim, ale o podstawowych reformach społecznych. I co by nie powiedzieć, to właśnie ten, ten rząd, który króciusieńko, jest parę dni w tej rzeczywistości. Tak, tydzień de facto do 12, bo to, tam praktycznie wszystko się dzieje. On jednak, te ramy ustrojowe, które pierwotne wyznaczył, później będą kontynuowane. No ale dobra, to teraz może zadamy sobie daleko idące pytanie i może nie do końca związane z ziemią lokalną, ale skoro to powstaje 6, tak? W nocy z 6 na 7 listopada. 7 wychodzą już dokumenty, bo tak naprawdę. Do dzisiaj ta data 11 listopada jest taką datą umowną i nie do końca precyzyjną i określoną. Dlaczego nie 6-7? No, dlaczego 11? To ma związek z Piłsudskim. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Piłsudski, tam też wybuchła rewolucja w Niemczech, więc Piłsudski został uwolniony z tego więzienia w Magdeburgu. No i wraca do Warszawy. I te wszystkie lokalne ośrodki władzy się mu podporządkowują się mu. I to jest 11 listopada. No data znaczenie ma podwójne, bo z jednej strony no, przyjęto, że jest to data odzyskania niepodległości. Tylko jaka to niepodległość? Jeszcze nie ma żadnych granic. My nie wiemy, jak no, mamy, zaraz, co mamy. Wojna się jeszcze nie skończyła. Absolutnie. Tak? No 11 listopada mamy rozejm. No tak, mamy rozejm. 11 listopada, zgoda. Właśnie mówię, to jest drugie znaczenie tej daty. Mhm. Na Zachodzie zostaje podpisany rozejm, prawda? Więc formalnie jest to zakończenie pierwszej wojny światowej. No i działań wojennych. Działań wojennych. I ten Piłsudski jak gdyby z tych wszystkich ośrodków jakby no, przejmuje to władzę w ręce. I to jest rzecz ciekawa. Dlaczego? Bo w dyskusjach historyków na temat, bo to fajnie, że poruszyłeś ten wątek, bo kiedyś była ta dyskusja bardziej rozpowszechniona. Dzisiaj przyjmujemy 11 listopada, prawda, święto narodowe, święto niepodległości i tak dalej. Ale pamiętam jedną z takich dyskusji polskich czołowych historyków i tak pytanie redaktora prowadzącego tę dyskusję i mówi: panowie profesorowie, co wydarzyło się 11 listopada w polskiej rzeczywistości? I troszeczkę to tak jak w tych w takich pamiętam, jest taki film Królestwo Jerozolimskie, prawda? Rozmowa te obrońcy, dowódcy obrony Jerozolimy i Saladyna, prawda? Aha. Co jest warte Jerozolima? I, no, i tam padło takie fajne słowo: wszystko i nic. Nic się nie wydarzyło w pewnym sensie. Nic, co właśnie można byłoby nazwać, prawda, a jednocześnie wszystko. Dlaczego? Bo od tego momentu Piłsudski 11 listopada przyjmuje najpierw komendę nad wojskiem i zaczyna się ten łańcuch zdarzeniowy. Najpierw wojsko, później władza cywilna, rada regencyjna mu się podporządkowuje, tworzy pierwszy gabinet jeszcze nieuznany międzynarodowy Moraczewskiego, dopiero później Paderewskiego w styczniu 19 roku, bo trzeba się było jeszcze dogadać po drodze i z Narodową Demokracją trochę, bo przecież tamto de facto był uznawany rząd jako przedstawicielstwo narodu polskiego przez Antantę, prawda? Ale ten łańcuszek zdarzeniowy zaczyna się od 11 listopada. I to, co Janusz tak fajnie powiedział, 10 sobie przebywa, prawda? 11 przejmuje komendę i zaczyna przejmować komendę i tworzyć zręby państwowości. Dlatego ta data tak jest istotna, bo zaczyna się akcja. Ale co ważne, zauważcie, nie wszyscy to obserwują. Kiedy rząd lubelski wydawał manifest i były podpisane osoby tworzące ten gabinet, było coś ciekawego. Mianowicie w zastępstwie Józefa Piłsudskiego Rydz Śmigły. O czym to świadczyło? O tym, że rząd lubelski tak zwany, prawda, uznawał jak gdyby pierwszeństwo osoby Piłsudskiego, autorytet jako tego, któremu należy się palma pierwszeństwa w tym momencie. Rydz Śmigły był oficerem Piłsudskiego. Więc, de facto. Ale no, do tego doszli politycy, prawda? Oni musieli to jak gdyby potwierdzić i sam fakt szybkiego podporządkowania się
już o czym świadczy, prawda? Pozycja Piłsudskiego wyrosła w okresie I wojny światowej. No bo legiony, prawda, pierwsza kadrowa i cały szlak bojowy. On nawet nie był komendantem legionu. To się mało o tym zapomina. No. Mało o tym kto pamięta, że nie bo był. Bo owszem, prawda? Stworzył ten ruch, ale jego władza by tam, znaczy, był ojcem chrzestnym. Tak, było kwestionowane. Był Trzaskadurski, był Szeptycki, było iluś tam generałów austriackich, wyższych rangów i doświadczeniem wojskowym. Tak jest. No bo Piłsudski przecież nie był zawodowym wojskowym. To nie ma co tu kryć. Nie ma co tu kryć, ale był politykiem. Był politykiem, który się liczył na arenie, że tak powiem. Jeszcze co w późniejszych latach swojego rządzenia bardzo ładnie ukazuje w różnych swoich rzeczach. Ale to też nie było tak, bo my tam Piłsudski, prawda, teraz to wszystko wrzucamy do jednego jakby worka i to tak wszystko pięknie wygląda. Idee tak, Dmowskiego są pod hasłem Piłsudskiego krzewione. Rzeczywistość trochę inna była, no bo to wcale nie było tak, że to społeczeństwo było monolitem, ono podzielone jednak ale było zaraz, mocno. Socjaliści w ogóle byli mniejszością, owszem, aktywną, może najaktywniejszą, może najbardziej taką przedsiębiorczą, ale generalnie no, byli konserwatyści, nawet narodowa demokracja nie była tym skrzydłem konserwatywnym. No, ale Piłsudskiego, czy tam w ogóle legionistów opluwano, prawda, w kościołach z ambon wyjechali na noc, no właśnie, ale no. Co najistotniejsze, ten rok 1918 to jest ten cały ciąg zdarzeń, o którym wspomniałeś, prawda, bo od tego zaczyna się tak naprawdę istnienie państwa polskiego. Ono zostało jakby zasygnalizowane na arenie międzynarodowej. Jest już jakby Polska liczy się na zachodzie. W tym sensie, że prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson tam w swoim orędziu umieszcza punkt, który mówi, 14 punkt, 13 bynajmniej nie pechowy tym razem. 14 mówi w tym punkcie, że powinno powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. Czyli ta sprawa polska jest już międzynarodowo, bo kiedy próbowano w 14 roku to zrobić, to wystarczył protest ambasadora rosyjskiego we Francji. Francuzi uszy po sobie i właściwie do roku 17 do rewolucji sprawy polskiej żadnej nikt nie rusza. Na zachodzie nie było. No, ale z drugiej strony ciekawostka. Aha. Przecież mówimy o proteście Rosji, to prawda. A z drugiej strony popatrzcie, przecież przed I wojną światową była koncepcja oczywiście nierealna w danej rzeczywistości trealistycznej monarchii habsburskiej, prawda? Austro-Węgry, politycy Polska. Galicyjscy. I teraz co się dzieje? Wybucha wojna no i to cesarz nie chciał wydać manifest o przekształceniu, prawda? No. Chciał dołączyć członek Polski. Kto zaprotestował? Nie wiem. Węgrzy. O, stanowczy sprzeciw Węgier spowodował, swoją pozycję, że wydano manifest, ale zupełnie innej treści. Zupełnie inne treści. No ale też warto pamiętać, że w czasie wojny też Rosjanie jakieś takie drobne próby podejmowali. Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza. Próby tworzenia jakichś jednostek polskich, nie? Legion Puławski. Puławski, tak. No notabene słaby, ale... Słaby, ale był, on zaistniał. Natomiast ale wszystko zmieniła rewolucja. Wyjdźmy jeszcze, przepraszam, chwilę naprzód. Potem się okaże, że mnóstwo polskich wojskowych jest oficerami rosyjskimi. Oczywiście. Tak. I no w zasadzie to tak, to jest gdybanie. Gdyby nie rewolucja bolszewicka, to nie wiem, czy stanęliby po naszej stronie. To część właśnie ja tutaj tak myśląc o tym, co można by dalej zrobić, myślę, że powinniśmy jeszcze porozmawiać na temat właśnie wpływu rewolucji bolszewickiej i oddziaływania na to tworzone, na tworzenie się II Rzeczpospolitej i też na ten nasz lokalny grunt, bo myślę, że tu będzie też bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę, że wielu ludzi no jeszcze pod carem tak jakby służyło w wielu Byliśmy częścią Imperium Rosyjskiego, więc tutaj Polacy nie mieli nic do dyskusji, byli wcielani w praktykę. Ale dobijając, już przepraszam, muszę teraz tak? uciąć. Mamy już Piłsudskiego, który dochodzi do władzy w 1918 roku, tworzy te zręby państwowości. No i co? I co się dzieje tutaj? A no co się dzieje tutaj? No, czy tu już mamy ciszę, spokój? Nie mamy ciszy i spokoju, bo ta Polska jest na papierze i nie wiadomo tak dokładnie. Czy będzie? Mamy, ja wiem, z 50 czy 80 tysięcy kilometrów kwadratowych aresztu. No, później już koło setki. No i zaczyna się walka o granicę. No i wtedy walka z Ukraińcami, o Galicję. Walka z Czechami. I Lwów. Walka z Czechami o Zaolzie. Powstanie Wielkopolskie. Powstanie Wielkopolskie jedyne. Śląskie. Ale wróćmy do Bychawy. Wróćmy do Bychawy. Dobra, ale to ma związek z tym. Dlatego, że jak Polacy walczyli o Lwów,
To od się z Lwowska przyszła stąd, też z Lubelszczyzny. Oczywiście, że stąd. I tutaj ochotnicy stąd. Pierwsze oddziały na Odrze. Pierwsze oddziały na Odrze z Lwowa stąd były. W czasie wojny Polskiej. To jest Mateusz 1 listopada. To jest 1 listopada. Zobaczmy, że proces formowania granic w pewnym sensie zaczął się jeszcze przed powrotem Piłsudskiego. Bo we Lwowie już byli polscy ochotnicy, tworzyły się spontanicznie polskie oddziały. Prawda? Więc walki wybuchają. No bo oni tam nie mieli wyjścia. O to miasto, o ten region jeszcze przed. No tak. Mieli wyjście? Nie. Czy ja wiem, no mogli się podporządkować, prawda? Państwu tak jak Żydzi, było. Tak jak zrobili to Żydzi. No tak, ale Polacy tego nie chcieli. Lwów, no wiadomo. Lwów był centrum polskości przez długą połowę XX wieku. Leopolis semper fidelis. Tak jest, Lwów i Kraków to były największe centra polskości pod zaborami, to szczególnie końcówka XIX wieku. Ale to, Polacy nie mogli się pogodzić z utratą Lwowa, to miasto miało polski charakter. To ja mam teraz taką propozycję, ponieważ taką uczciwą godzinę już sobie porozmawialiśmy. Ja jestem bardzo zadowolony, bo nie wiem, mam nadzieję, że panowie też. I kończymy 11 listopada 1918 roku, kończymy dziś. I jeszcze przed tym okiem kamery umówmy się na dalej. Bo my trochę tam rozmawialiśmy o tych latach 60., 70., 80., no ale to już są takie późniejsze okresy, ale może byśmy się pokusili o to, żeby omówić drugą Rzeczpospolitą, do wybuchu II wojny światowej, bo mnie ten okres zawsze fascynował i zawsze jakoś do Dołęgi lubiłem wracać. Bardzo, bardzo, ale kontrowersyjny. Tak. No cóż, możemy się na tym liczyć. Tu możesz liczyć na to, że starć będzie sporo. Ta awantura jest nam niezbędna. Ale to może czasami dobrze się ależ oczywiście. To nie jest to okres, pokłócić. Który można jednoznacznie ocenić. W ogóle. No nie da się. Jest dużo rzeczy kontrowersyjnych i To może nie będziemy się kłócić, tylko te kontrowersje wypunktujemy. Może w ten sposób. Każdy powie o swoim. Nawet tak. Ludzie protokół rozbieżności. Na przykład. Sprzeczne ze sobą. Ale nie, bo to jest bardzo. Ludzie też poglądy zmieniają. Tak, ale nie zapominajmy o jednym. Bo jak finalizujemy to, a przecież o to nam chyba wszystkim chodzi, a Mateuszowi w szczególności jako moderatorowi naszej dyskusji, to pamiętajmy, że będąc w pamięci, mając 11 listopada i wypadki późniejsze, nieodległe, prawda, i formowanie się państwa polskiego, to mówimy o cudzie w historii. Mówimy o tym, że wykorzystaliśmy niesamowitą życiową szansę, że wykorzystaliśmy konflikt zaborców, ich upadek, zupełnie nową rzeczywistość polityczną. Wykorzystaliśmy splot różnych okoliczności, wśród których wcale niepośrednio były Stany Zjednoczone, które wyszły z izolacjonizmu po to, żeby ich prezydent nagle dostrzegł, no co prawda, trochę wygrywane przez Paderewskiego na fortepianiku, otwory i tak dalej, ale taki odległy prezydent za oceanu mówi, przecież pierwszy z przywódców Zachodu tak twardo stawia to. Najpierw w 17 roku w kongresie, później w 18 roku, prawda, w 14 punktach. Mówi, musi być Polska, to jest jeden z warunków zawarcia pokoju w Europie. Nie ma innego. No oczywiście, my w tym pomagamy. Są legiony. No Puławski, są Bajończycy we Francji. No Bajończycy to epizod. Ale mamy Błękitną Armię Halera, prawda? Przecież nie możemy o niej zapominać, bo oni o tej dyskusji, której będziemy rozmawiać. I potem z Ameryki płynie broń. To rdzenie odradzającego się wojska. Ale czyli będziemy, czyli już padło. Ochotnicy, będziemy. Oni przyniosą standard zachodni tak do jest. Armii tworzącej się. Dla nas to była kroplówka, dla naszej armii niesamowita. To był zastrzyk najlepiej wyszkolonych, wyekwipowanych ludzi. Rdzeń tej armii. Prawda? Na dodatek nastawiony niesamowicie patriotycznie. No i ostatnia rzecz chyba, najistotniejsza. Puenta. Tej niepodległości nam w prezencie nikt nie dał. Musieliśmy sobie, nie wykorzystaliśmy, tak jak Janusz powiedział, sprzyjającą sytuację międzynarodową. Klęska właściwie trzech państw zaborczych, bo Niemcy skapitulowały, Austro-Węgry rozpadły się jak domek z kart, a rewolucje w Rosji tak pogrążyły w chaosie ten kraj, że nawet bolszewickie rządy nie były uznawane na Zachodzie, więc mówimy o klęsce trzech właściwie zaborców. No bo w 18 roku Rosja jeszcze była tak jak mówisz, w chaosie tak mocnym, że ona jeszcze się Polską zająć nie miała w stanie nawet. Ale co najważniejsze, mimo tych różnic politycznych naszych i Piłsudski, i Dmowski, jak doszło do czy Witos, prawda? Jak doszło do takich rozstrzygających rzeczy, potrafili się dobrać. Potrafili znaleźć wspólny język. Nie, no fajna jest ta sytuacja,
taka powiedzmy niewyobrażalna wręcz, że tak, Piłsudski to w końcu sojusznik państw centralnych, prawda? Dmowski sojusznik Antanty. Rosji skądinąd, prawda? No i tutaj w tym momencie na kongresie wersalskim, prawda, mamy, reprezentują nas odpowiedni ludzie. To raz, ale postawa społeczeństwa, bo bez tego też by tej niepodległości nie było. Tak, 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 ale to właśnie z jednej strony w drugi wątek, temat, w drugi wątek. Ale kończąc, trzeba powiedzieć chyba w ten sposób. Mhm. Wykorzystaliśmy szansę, ale przelaliśmy masę naszej krwi, zaczynając od powstań, a kończąc na wydarzeniach lat 14-18. Niektórzy historycy tak mówią, że bez powstań narodowych też by tej niepodległości nie było. Ale nie byłoby, nie byłoby też państwowości, gdyby nie artyści, poeci, pisarze i cała elita, arystokracja i twórcy, którzy w inny sposób gdzieś tego ducha polskości też podtrzymywali. Tak, Mateusz, ale tu poruszamy się jak gdyby jeszcze dalej w paru nurtach, bo zauważ, ty mówisz, i zresztą my też o tym mówiliśmy, mówimy o pewnej obronie polskości, prawda, tożsamości narodowej i tak dalej, a z drugiej strony wspominane przez nas powstania gdzieś tam, one miały, jakie miały znaczenie? Często jest to takie banalne stwierdzenie, ale jest prawdziwe. One w dalszym ciągu umiędzynarodowiały sprawę polską. Przypominały tak, na arenie. Bo one mówiły, Polacy, jest gdzieś ten żywioł polski. Te mocarstwa musiały w taki czy inny sposób do tego reagować, się odnosić. A przecież o czym zaborcy marzyli? Żeby nikt o Polsce już nigdy nic nie mówił. Tymczasem powstania wypominały tę kwestię, począwszy od lubianego przez ciebie i przeze mnie Napoleona, który co prawda trochę był draniem, jeżeli chodzi o stosunek do Polaków, natomiast fakt faktem, że od jego czasów jak gdyby cały czas ten problem polski, tak zwany problem polski istniał, już samo określenie problem polski, prawda? A miał, nie istnieć. A miał nie istnieć. Katarzyna, tak, prawda, podpisuje ten akt likwidacji, tak, prawda, i o Królestwie Polskim więcej nie może być mowy. Oczywiście, no. Była. A była. A była, a nawet sami musieli tą rzeczywistość w jakiś sposób kreować, wbrew swoim wcześniejszym zamiarom. Bo słuchajcie, jakby nie liczyć, Rosja, Rusy nawet musiały, bo jakieś tam Wielkie Księstwo Poznańskie, tak, jakieś tam elementy polskości były. Arystokracja nasza odgrywa tam dużą rolę. No oczywiście, że odgrywała. Prawda? No w Galicji to już w ogóle nie wspomnę, bo prawda, kadry kierownicze państwa austriackiego. Tak. Prawda? Więc tak, to jest... Mieliśmy posłów w parlamencie. Franciszek Smolka był przewodniczącym parlamentu, prawda? I hrabia Badeni i ktoś tam jeszcze. I dopiero Mateusz, jak złożymy te wszystkie klocki austriackie. Przywiązanie do ziemi, polska fabryka, polski handel, polska kultura, powstańcy. Jak wszystkie te klocki poskładamy, to dopiero wychodzi niepodległość. Oczywiście wychodzi wraz z czynem zbrojnym i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę taka sztafeta z jednej strony pokoleniowa, a z drugiej strony zespół ogromnej ilości elementów, można jeszcze, które zagrały w 18 roku ostatecznie. Pan Marek, puentując. Mam tutaj przed sobą książkę Jana Konefała Legiony Polskie w Lubelskim, tak trochę zatytułowany patetycznie Do Ciebie Polsko. I są tutaj zdjęcia, które przedstawiają powstańców styczniowych, sędziwych już ludzi, z wielką atencją honorowanych przez Drugą Rzeczpospolitą. Gdzie generałowie, oficerowie wyżsi salutują, no, podniesionym już do rangi oficerskiej. Podporucznika. Tak, tak, tak. Więc to takie zjawisko, które no, wywołuje w nas ten odruch wzruszenia. No, uhonorowano szczególnie powstanie. No, ich już była garstka, ale naprawdę... Garstka. To się w historii chyba nie powtórzyło nigdy, Piłsudski, żeby tak ludzi uhonorować, jak rozumiem, że nie. Niby coś tam, bo prawda, historia się w pewnym momencie powtarza jako parodia, prawda. Moja mama między żołnierzami Armii Krajowej została w roku tam, nie wiem, no gdzieś w 2000 chyba, została podporucznikiem. No tak. No ale tak, tworzono domy opieki dla tych ludzi. Tak. Oni dostali emerytury, mieli prawo noszenia munduru. Byli patronami jednostek wojskowych. No, nie, ta nostalgia, ta estyma, która towarzyszyła temu, była czymś niesamowitym.
I to wykorzystano też jako ten element patriotyczny. No, nawet można powiedzieć, taka ciekawostka przeniesiona z powstania styczniowego do czasów okupacji, kiedy Niemcy zajęli ziemie polskie, kiedy zajęli, prawda, po 1939 rok, jaka była pierwsza czynność niemieckich władz okupacyjnych aparatu bezpieczeństwa? Analiza polskiego podziemia w powstaniu styczniowym, wzorców, ponieważ Niemcy panicznie bali się tej doskonałej organizacji, bo ona była swoistego rodzaju no, znakomitym państwem w państwie de facto. Ale to znowu poruszamy się na tematy na przyszłość, bo no, takich wątków, o których widzę, panowie mogliby dyskutować, jest, no, jest nocy, bardzo dużo. Heraldyką chyba na tak. przykład Polską. Ostatnimi specjalistami no, przed upadkiem komuny od polskiej heraldyki byli właśnie oficerowie służb Gestapo, SS. No, bo oni to zbierali te wszelkie dane. Wbrew pozorom to nie byli głupcy. Nie byli głupcy. I teraz na zakończenie dwa zdania puenty. Kto ma ochotę? Janusz. Zaczyna to i skończy. Cóż tu komentować? Z niepodległością, ktoś to powiedział, że nic nowego nie wymyśli. To jest jak z powietrzem. Dopiero jak nam tego tlenu zabraknie, to czujemy. Bo jak ona jest, to tak traktujemy to lekko. Niektórzy wyśmiewają tam jakieś flagi polskie, jakiś patriotyzm. Po co to, na co? Dzisiaj mamy taki świat otwarty, Europa i tak dalej. Jakieś śmieszne rzeczy pokazują. Ale to jest jak z tym tlenem, jak nam go zakręco, to wtedy dopiero czujemy i umieramy szybciutko. Bez niepodległości nie potrafilibyśmy funkcjonować, nie bylibyśmy normalnym narodem. Każdy naród ma prawo do wolnego życia i myśmy to sobie wywalczyli. Mówię po raz drugi, nam tego w prezencie nikt nie dał. Wykorzystaliśmy to koniunkturę międzynarodową, no ale dużo zależało od nas. Dużo. I proszę Państwa, korzystając z tej okazji, że dzisiejsze nagranie ma premierę 11 listopada i to, o czym na zakończenie mówił pan Janusz, wywieźmy flagi w tym roku, wywieszajmy je przy okazji wszystkich innych świąt narodowych, pamiętajmy, utożsamiajmy się z tym, bądźmy dumni, że dzisiaj w tej niepodległej Polsce możemy żyć i o jej historii oficjalnie i legalnie rozmawiać, bo to też jest bardzo cenne. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy.